Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o nawożeniu i pielęgnacji drzew owocowych. Nawożenie drzew owocowych odgrywa ważną rolę w zachowaniu odpowiedniego wzrostu i rozwoju roślin. Prawidłowo dobrane nawozy wzmacniają roślinę i zapewniają zdrowe owoce. Nawożenie drzew owocowych wiosną przeprowadza się za pomocą nawozów organicznych i mineralnych. Mineralne nawożenie drzew owocowych powinno obejmować trzy najważniejsze makroelementy: azot, potas, fosfor oraz mikroelementy takie jak wapń, magnez, bor czy żelazo. Azot odpowiedzialny jest za wzrost roślin. Fosfor wspomaga owocowanie i stymuluje wczesne formowanie korzeni. Potas wpływa na smak oraz kolor owoców, chroni również drzewo owocowe przed chorobami. Nawozy firmy Villa są nawozami wieloskładnikowymi. Zawierają mieszankę wszystkich potrzebnych składników w odpowiednich proporcjach. Są ogromnym ułatwieniem w uprawach drzew owocowych. Bielenie drzew owocowych wykonuje się w celu zabezpieczenia pni i kory drzew przed uszkodzeniami wynikającymi z nagłych zmian temperatury. Najlepszy termin to druga połowa grudnia. W przypadku spłukania części wapna przez deszcz zabieg należy wykonać ponownie dbając, aby pnie drzew owocowych były pobielone aż do początku marca. Bierzemy niepełną garść nawozu i rozsypujemy na ziemi wokół końców korzeni. W przybliżeniu strefa korzeni będzie podobna do strefy obejmowanej przez gałęzie. Zastosowanie i dawkowanie umieszczone jest na opakowaniu. Młode drzewa owocowe po posadzeniu zasilamy w połowie maja, a drugą dawkę w połowie czerwca. Dzięki temu otrzymamy do jesieni mocne przyrosty potrzebne do utworzenia korony. Warto pamiętać, że nawóz mineralny Villa stosujemy corocznie na wiosnę. Zasilamy nim również krzewy owocowe, które lepiej owocują i są mniej podatne na choroby. Proste zastosowanie nawozu firmy Villa sprawia, że mamy dla siebie więcej czasu i możemy poleżeć w hamaku.